Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to po raz kolejny foodbook, czyli co jem w ciągu dnia. Dzisiaj będzie sezonowo, intuicyjnie. Porozmawiam z Wami trochę o nowościach, jeśli chodzi o suplementację, ale też o takich moich, powiedzmy, zasadach odżywiania, w zgodzie z którymi żyję ostatnimi czasy. Jak widać, nie jestem u siebie, znowu jestem w gościach. Zaraz zobaczycie, kto tutaj będzie w tym filmie, chociaż jest to dosyć oczywista sprawa. Jest godzina, słuchajcie, 9, więc ja zazwyczaj wcześniej zaczynam swój dzień, jeśli chodzi o poranną kawę, ale właśnie przechodzimy do tego najważniejszego momentu, czyli do parzenia przepysznej kawy. Czy to nie jest tak, że jak jest film z kotami, to od razu jest fajniejszy? Kot, no chodź. Come on. Jak ona się nazywa? Au! Fuck! Raz, że mnie ugryzła, dwa, że jej pazur się zaczepił. Pomocy, Jezus. Mam to na vlogu. Kocham koty. Słuchajcie, w tle gotuje się woda, a ja mielę kawkę. Już wiadomo po tym młynku, kogo jestem. Jestem u owsianej. I trzeba sobie zasłużyć na kawę. Trzeba ją najpierw ukręcić. Tutaj do wyboru, do koloru, może niekoniecznie koloru, ale tutaj mamy cold brew. Ja mam kawę z Areopressa, także czuję się, jakbym przyszła do kawiarni. I to jest moje ukochane mleko, czyli właśnie to sante owsiano-migdałowe. Trzeba wstrząsnąć. I jest to najwspanialszy początek dnia. Oj. Nie, dobrze. Bałam się, że jest za biała. No, więc idziemy. Idziemy rozpoczynać ten rytuał. A to jest kot, który się na mnie rzucił. Słuchajcie, już prawie wypiłam moją przepyszną kawę i pomyślałam, że na początek powiem Wam o kwestii tak zwanego IF-u, intermittent fastingu lub też okna żywieniowego, bo stosuję od długiego czasu okno żywieniowe, ponieważ zainspirowana książką, to chyba było Jedz, śpi i ruszaj się zgodnie z Twoim rytmem okołodobowym, wziąłam sobie do serca to, że naprawdę powinno się robić przynajmniej 12-godzinne przerwy od jedzenia i kawa z mlekiem też jest jedzeniem. Dużo się mówi w internecie właśnie o poście przerywanym, o właśnie o IF-ie w kontekście takiego okna 16-godzinnego, w sensie 16 godzin bez jedzenia, 8 godzin jedzenia. Jeżeli komuś to służy, to spoko. Jakby wiem, że przy tych 16 godzinach postu bardzo dobrze, dynamicznie regeneruje się nasze ciało, bo tam wchodzi ten proces autofagi, ale dla mnie to jest po prostu niepraktyczne. Mój dzień jest długi i ja też bardzo lubię jeść po przebudzeniu, powiedziała Karolina o godzinie 10. Tak, są oczywiście wyjątki. Natomiast ja stosuję takie właśnie okno 12-godzinne. Staram się i u mnie to zazwyczaj jest tak 8:20. Tak o 8:00 piję zwykle kawę i do 20:00 zjem kolację i jest to dla mnie takie najbardziej optymalne. Staram się, no można powiedzieć, że praktycznie zawsze jem 3 posiłki, właśnie około tej 9:30, jakieś nie wiem, 13:30, 14:00 i 19:00, ale to oczywiście się zmieniam, bo czasami gdzieś wychodzę, czy ktoś mnie odwiedza, czy ja kogoś odwiedzam. Także dzisiaj na przykład jest to troszeczkę opóźnione, zresztą tak też było ostatnio, bo właśnie zabrałam całą swoją wałówkę i przyjechałam jeszcze przed kawą właśnie do Justyny, także przerywam swój post zawsze kawą z mlekiem, od rana jeszcze piję, żeby nie było, że piję zupełnie na pusty żołądek, od rana piję wodę, najlepiej ciepłą i dopiero potem wjeżdża kawa, także ja już jestem głodna, lecimy szykować śniadanie, ale przed śniadaniem jeszcze wezmę moje suple. A tu mamy kota, znowu, w roli głównej. Wspomniane suplementy, słuchajcie, ostatnio bardzo zminimalizowałam ilość rzeczy, które biorę, więc na pewno jest to witamina B12 zawsze na diecie wegańskiej i to jest bardzo fajna, płynie. Możecie ją dostać nawet na sobio.com.pl, słuchajcie, także wszystko Wam podlinkuję. I nowe odkrycie, czyli olejek CBD, coś, co miałam spróbować już od bardzo, bardzo dawna,
Super mi się sprawdza i po śniadaniu Wam trochę więcej o tym poopowiadam, bo wiem, że jest sporo może sprzecznych informacji na temat olejku CBD, ale jednocześnie jest też bardzo popularny, więc myślę, że fajnie byłoby wyjaśnić, jak on działa i co to w ogóle jest za substancja. Także biorę sobie porcję, odpowiednią dawkę i tego i lecimy robić śniadanko. Moja asystentka, a w zasadzie mój szef kuchni, nie, ty dzisiaj jesteś sous-szefem, jesteś dzisiaj asystentem szefa kuchni, robi granole z patelni. U Justyny wielokrotnie się pojawiała i w sumie ja zaczęłam robić granole z patelni, bo zobaczyłam ją u ciebie. Tylko że moja jest pewnie troszeczkę inna, ale twoja jest przepyszna, więc zdaje się na ciebie. Tu mamy płatki owsiane i migdały. I wjedzie tylko łyżka z syropu klonowego. Tak, syrop klonowy, żeby to skleić, żeby ona była fajna, kropiąca, no oczywiście słodziutka. Może jeszcze dosypiemy sezamu. Przekładam to, przekładam granolę do przestudzenia. Dodałam właśnie jeszcze troszeczkę sezamu, znaczy dodałyśmy. I w tak zwanym międzyczasie zrobię smoothie bowla. I słuchajcie, ostatnio bardzo często właśnie jem na śniadanie smoothie bowle, ponieważ owoce są w sezonie i jest też ciepło, więc aż się prosi o tego typu śniadanie, więc przez długi czas się wzbraniałam przed tym, bo byłam wierna mojej makowej komosie. W ogóle też polecam serdecznie, z mojego e-booka jest to przepis. Natomiast teraz właśnie mam fazę na smoothie bowle i bazą do nich będzie banan i masło orzechowe, dlatego że wiem od Justyny, że nie przepada za jakimiś dziwnymi owocowymi wariacjami w smoothie bowlu. Także trzymamy się klasycznych smaków, plus to połączenie zawsze się sprawdza. Ja dodam jeden sekretny składnik, więc mam nadzieję, że Justyna mi to wybaczy. Ważne jest, żeby banany zmrozić, także my je mrozimy od jakiejś godziny. Nie sądzę, że to będzie super efekt, ale, no, ale zawsze coś. Także blendujemy, serwujemy i jemy, bo już jest po 10:00. Ja o tej porze już jestem dawno po śniadaniu. No dobra, tutaj już jest gotowy blender załadowany ze wszystkimi składnikami i to jest ten sekretny składnik. Justyna mnie teraz słyszy, więc już będzie wiedziała. To będzie zielony smoothie bowl, ponieważ dorzucam do tego taki proszek z różnymi pysznościami. Tutaj widzicie, jest spirulina, chlorella, młody jęczmień, jarmuż, moringa, szłaganda, coś tam i coś tam jeszcze. W każdym razie ja to ostatnio dodaję do wszystkich swoich smoothie bowli. No, trochę to czuć, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak to jest duża ilość zdrowej zieleniny, to wydaje mi się, że zdecydowanie warto. Tak jak widzicie, tutaj mamy jeszcze nasiona chia dla podbicia białka. No wiadomo, jeśli chodzi o chia, to tego w ogóle nie czuć w smaku. Dużo masła orzechowego, jest banan. Myślę, że dodam trochę mleka, żeby ta konsystencja była bardziej kremowa. No, a na górę mamy borówki, konopie i naszą granolę. No i podano do stołu, słuchajcie, 1000 lat później, jest 10:30 i to są najpiękniejsze smoothie bowle, czyli moje ukochane letnie śniadanie. Polecam całym sercem, ja, kot i Justyna. Musiałam się do Was odezwać, bo to jest tak pyszne, że musicie to zrobić i przypomniało mi się, jak moja mama nie mogła zrozumieć tego, że ja mówię, że moje przepisy są takie pyszne. To brzmi tak nieskromnie, ale słuchajcie, no jeżeli to mi tak smakuje, to chyba dobrze, że to jest pyszne, bo jeżeli Wam to polecam, jakby było średnie, to byłoby słabo. Więc no, jeżeli jeszcze nie próbowaliście smoothie bowla, to połączenie banana z masłem orzechowym gwarantuje, że będzie powodzeniem i będzie boskie. Zrobiłam sobie kubeł kawy, Justyna wyszła na nagrania. Siadam do pracy i niedługo się do Was odzywam. Jeżeli oglądacie ten film o czasie, w dniu premiery, to jest 14 sierpnia, czyli najlepszy dzień w roku, moje urodziny, moje 24 urodziny, także lećcie złożyć mi życzenia, nawet te spóźnione. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to jestem teraz w Neapolu, także trzymajmy kciuki, nagrywam to z wyprzedzeniem właśnie po to, aby były dla Was filmy i podcasty podczas mojego wyjazdu. Mam tutaj przed sobą kota, który się strasznie skrada, nie wiem, czy on się boi, jesteśmy sami i powiem Wam, że koty to są bardzo intrygujące stworzenia i czuję lekki niepokój, przyznam szczerze. W każdym razie pomyślałam, że zrobię taki mały przerwnik, zrobię sobie przerwę od pracy, bo szykuję dla Was podcast, który już widzieliście, bo to jest podcast z 3 sierpnia.
I chciałam z Wami pogadać chwilę o CBD, bo myślę, że to jest temat bardzo na czasie. I skoro już pokazuję Wam, że stosuję CBD, to wypadałoby wyjaśnić, co to w ogóle jest za substancja i dlaczego ją biorę. Czy w tle jest kot? Widzicie go? Schował? No, w każdym razie ja słyszałam od dawna o olejku CBD, o jego niesamowitych właściwościach. Ja mam to do siebie, że do mnie takie nowinki zawsze dochodzą z opóźnieniem, bo jak coś się robi bardzo popularne, to ja jestem taka troszeczkę sceptyczna, a potem dowiaduję się coraz więcej z różnych stron i stwierdzam, dobra, czas tego spróbować. Także na sam początek może powiem Wam najważniejszą informację dla mnie. Otóż olejek CBD nie ma nic wspólnego z byciem na haju lub jakby pod wpływem odurzony marihuaną, bo ja jeszcze parę miesięcy temu miałam takie przekonanie, że olejek CBD fajnie, ma swoje korzyści, ale to jest trochę taki narkotyk, więc nic bardziej mylnego, jakby on jest zrobiony z konopi siewnych i nie ma tam tych związków psychoaktywnych, tam chyba maksymalna ilość THC to jest jakieś 0,2%, także uspokajam wszystkich i a propos, słowo klucz, uspokajam. Generalnie olejek CBD ma działać troszkę uspokajająco, wyciszająco, ale przede wszystkim jakby redukować stres i wpływać korzystnie na sen. I ja powiem Wam, że naprawdę zaczęłam widzieć efekty, kiedy rozpoczęłam stosowanie olejku regularnie, codziennie, rano i wieczorem, jakby po zalecanej dawce. Tutaj mam na tym moim właśnie, to będzie 0,5 ml. Czyli to jest, poczekajcie, zobaczmy. To jest, tak, połowa tej pipety. W każdym razie ja naprawdę byłam w szoku, że to działa. I to, co ja u siebie zaobserwowałam, to na przykład to, że nie wstaję w nocy, a ja zawsze wstaję w nocy do łazienki. I byłam w szoku, że naprawdę byłam w stanie bez problemu przespać całą noc, bo ja wychodzę z założenia, znaczy uważam tak, też po jakimś tam swoim researchu, że wstajemy w nocy wcale nie dlatego, że chce nam się do toalety, tylko to jest jakby na tle stresowym. Także totalnie tutaj widzę działanie i ja mam też to do siebie, że często łapie mnie tak zwany natłok myśli, który mnie po prostu stresuje. A tutaj zdecydowanie zaobserwowałam już po kilku dniach takie uczucie, że myśli wpadają, wypadają, trochę taki efekt medytacji, że mogę sobie coś analizować, mam różne przemyślenia, ale one mnie tak nie przytłaczają. I to jest na pewno nowość i to jest ogromna ulga. Także serdecznie Wam polecam, ja też nie mam jakiegoś dużego stężenia tego CBD i też jest ważne, żeby dobrać sobie stężenie, bo na każdego to działa inaczej i trzeba to na sobie przetestować. Z takich rzeczy naukowych to mogę Wam podrzucić w ogóle jakieś informacje i fajne artykuły, ale na pewno ważne jest to, żeby kupować olejek CBD dobrej jakości, bo konopie mają to do siebie, że one pochłaniają toksyny, jakby oczyszczają też nawet glebę, więc one muszą rosnąć w czystych miejscach, jeżeli my mamy potem te konopie zjadać, bo po prostu zjadamy wszystko to, co w nich jest. I też jest mega ważne, żeby właśnie sprawdzać, że Wasz olejek jest zrobiony, jakby to się nazywa, pełne spektrum rośliny, pełne spektrum, jakby CBD pełne spektrum, jakoś tak, dobrze. Ekspert Karolina Słańska, pozdrawiam. W skrócie, pełne spektrum polega na tym, że olej jest produkowany z całości rośliny, wtedy jest to najbardziej skuteczne. Oddaję głos do studia. I powiem Wam, że właśnie ten mój olejek, czyli olejek z kanastę, to jest olej, który w ogóle pochodzi, to są konopie, które pochodzą z upraw ekologicznych, z Lubelszczyzny, także polski produkt. Po pierwsze lokalnie, po drugie jest w szkle, także przyjazne planecie. Ja akurat tutaj mam smak miętowo-czekoladowy, który jest po prostu wspaniały. I oczywiście tutaj jest olej MCT i do tego jest właśnie olej z nasion konopi włóknistych. Olejek CBD powinien mieć certyfikat analizy wykonany w niezależnych laboratoriach i z tego co wiem, to właśnie ten
produkt ma aż dwa takie certyfikaty, w sensie on był podwójnie badany. Także jeżeli decydujecie się na CBD, to koniecznie sprawdzajcie źródło, sprawdzajcie markę, bo to musi być produkt najczystszy, wysokiej jakości. No a jeszcze jak jest z upraw ekologicznych, to w ogóle super. Także ja go biorę rano przed śniadaniem i biorę go też pod wieczór, po kolacji i wtedy rzeczywiście widzę efekty i polecam, ale dajcie znać, czy Wy stosowaliście CBD i jak na Was działało. Jestem mega ciekawa, bo wiem, że właśnie każdy jednak inaczej na to reaguje. No, ja wracam, słuchajcie, do pracy i będę powoli, niedługo, już jest chyba 12:30, będę powoli szykowała obiad. Dzisiaj na obiad jest taki typowy polski sezonowy obiad. Będą młode ziemniaczki, fasolka szparagowa, będzie twarożek słonecznikowy, będą skwarki z tofu, będzie taka lekka sałatka i wydaje mi się, że coś jeszcze, ale nie wiem, zobaczymy. Czas, moi drodzy, przystąpić do robienia obiadu, ponieważ nie wiem nawet, która jest godzina, zakładam, że jakaś 13:30. To będzie taki letni, sezonowy bowl. Zaczynam od zrobienia skwarków z tofu. Gdyby to było tofu wędzone, to w zasadzie wystarczyłoby je podsmażyć na oliwie, czy tam na oleju. Natomiast jest normalne tofu, zrobione moim patentem, w zasadzie to patentem Justyny, czyli zamrażania i rozmrażania tofu. Dzięki temu ono jest bardziej chłonne i moim zdaniem pyszniejsze, ma fajniejszą strukturę. Ja po prostu zrobię z niego skwarki poprzez dodanie papryki wędzonej. Do tego sól, pieprz, może trochę sosu sojowego. No i efekt, powiedzmy, ala skwarkowy. Mięsożercy prawdopodobnie by tego nawet nie skomentowali. Do tego będą młode ziemniaczki z koperkiem. Do tego twaróżek słonecznikowy. Jest to przepis z mojego e-booka. Jest to przepis, który uwielbiam, który powtarzam wielokrotnie. W nim jest już koperek, szczypiorek i rzodkiewka. Do tego będzie też fasolka szparagowa, której jadłam w tym roku zdecydowanie za mało. I całość zjemy ze świeżym pomidorem i ogórkiem. Także polskie lato w pełnej krasie. Kochani, 3 godziny później podano do stołu. Naprawdę zajęło mi to dosyć dużo czasu. Ja nawet nie wiem, która jest godzina, ale uważam, że wygląda to po prostu epicko. I w wersji Justyny mamy twarożek na ziemniaczkach i na to skwarki i obok dodatki w postaci fasolki i surowych warzyw. A u mnie jest taki bardziej miszmasz, bo tak zazwyczaj prezentują się moje posiłki. No, jak to wygląda Twoim zdaniem? Polsko, ja już się nie mogę doczekać. Patrzę z zachwytem. No właśnie. I myślę, że kot też tak myśli. Nie wiem, czy on się skusi. Po obiedzie wracam do pracy, ale obowiązkowo jest herbata. To słuchajcie, jest rooibos z acai i z granatem. Także jakaś nowość. I mam czekoladę, którą możecie kojarzyć z vloga z Wiednia, ponieważ dostałam ją od mojej przyjaciółki. Jest to czekolada gorzka z szkockiej, edynburskiej czekoladziarni. O smaku jeżynowo-kardamonowym, znaczy ten dodatek, ta posypka jest jeżynowo-kardamonowa. Nigdy jej nie jadłam, więc testujemy z Justyną kawałek po obiedzie. Zobaczcie, jak ona jest piękna. No po prostu dzieło sztuki. Pasuje tutaj do tego cudownego wnętrza. Słuchajcie, czasami, kiedy mam dosyć, staje sobie na głowie i zmiana perspektywy sprawia, że jest mi lżej. Powiem Ci, że jest mi lepiej. Oh, trochę mam dzisiaj zawirowań. Słuchajcie, pomyślałam, że przez sekundę dosłownie oderwę się od kompa i obiecałam, że powiem kilka słów odnośnie tego całego intuicyjnego jedzenia, górnolotnie nazwanego. Dla mnie intuicyjne jedzenie to jest po prostu jedzenie tego, na co mam ochotę. Mam wrażenie, że wytrenowałam już się i swoje kubki smakowe na tyle, że rzeczywiście one nie podpowiadają mi Oreo i frytek, tylko wiem, kiedy chcę zjeść coś takiego właśnie bardziej sycącego, kiedy mam ochotę na to, żeby to nasycenie pochodziło od ziemniaków, a kiedy, żeby to była jakaś kasza. Kiedy chcę zjeść lżejszą sałatkę, dużo surowizny, a kiedy jakieś gotowane warzywa. Mam wrażenie, że w sumie każdy z nas jest w stanie mieć w sobie taki kompas żywieniowy. I moim zdaniem fajną opcją jest właśnie kierowanie... Mam jeszcze zadyszkę po tym stanie na głowie.
Fajną opcją jest kierowanie się też sezonowością i właśnie mam wrażenie, że dzisiejszy bowl to była taka kwintesencja lata. No, a przy okazji, skoro już o tym mowa, o tych wszystkich właśnie moich zasadach, nastawieniach i patentach, to jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, niedawno swoją premierę miał mój e-book właśnie o moim podejściu do zdrowego stylu życia, o tym, jak wyglądała ta moja droga odkrywania tego, co mi służy, co jest dla mnie dobre i że wcale nie chodzi tutaj tylko o odżywianie, chociaż część e-booka jest oczywiście poświęcona jedzeniu. A dla osób, które są zdecydowanie ciekawe tego, co jem, to zapraszam Was do mojego foodbooka, czyli e-booka kulinarnego, bo tam dzielę się moimi ukochanymi przepisami, które są ze mną od lat i w kółko je powtarzam i też często właśnie w moich foodvlogach jest komentarz pod tytułem: to jest moja ulubiona komosa makowa, a to jest mój ulubiony twarożek, to jest mój sos tahini czy zupa marokańska. Także zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia mojego sklepu karolinasomańska.com/sklep. Ja mam tutaj kotka, jest nie wiem która godzina, dochodzi 17. Myślę, że obie zwiastuny dzisiaj już byłyśmy przyklejone do komputerów, więc możliwe, że przejdziemy się na kawę, potem wrócimy jeszcze do pracy, a ja Wam oczywiście pokażę naszą kolację, z którą też związana jest ciekawa anegdota i może opowiem Wam i przy okazji powiem Justynie, bo to jest hit, jak Wam powiem, jak doszłam do tego, że chciałam odtworzyć przepis, który nie istnieje. Pozdrawiam. Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, no na kawę wyjdź se. Kiedy świat się wali, to kawa może to uratować. Ja mogę powiedzieć, że... chociaż nie, no teraz wiesz, kiedy jest ten film opublikowany? W moją urodziny 14 sierpnia, więc miejmy nadzieję, że wszystko jest git. Tak. Słuchajcie, zobaczcie, jak jest pięknie. Wow, wow, aż poraża po prostu to słońce w tym kadrze. Zobacz. No, no pięknie, cudnie. Wracamy do pracy, rodacy. Obiecałam Wam małą opowieść o sałatce. Otóż jest taka sałatka z czereśniami, którą pamiętam, że Justyna mi polecała już od bardzo dawna. Jest to sałatka z jadłonami, którą ona uważa za swoją ulubioną, jedną z ulubionych. Mnie ona tak do końca nie przekonywała, ale stwierdziłam, dobra, jest sezon na czereśnie, jest sezon na, uwaga, bób, więc zrobię w końcu tę sałatkę. I kupiłam wszystkie składniki i stwierdziłam, dobra, sprawdzę, czy się wszystko zgadza. I zaczęłam googlać sałatka z bobem jadłonomia. No i patrzę, sałatka z bobem i truskawkami, najlepsza sałatka z bobem. I mówię, kurczę, no ale gdzie jest ta z czereśniami? Wpisuję, sałatka z czereśniami jadłonomia. I widzę sałatkę z czereśniami, w której mamy awokado, pestki, dyni i cebulę. I nie ma tam bobu. Więc słuchajcie, ja tak bardzo chciałam chyba połączyć te składniki, że po prostu wymyśliłam sobie tę sałatkę. Jej nie ma na blogu, więc ja robię sałatkę z czereśniami, awokado, dynią, cebulą i bobem. Także to jest coś nowego, to nie jest kopia, już Wam pokazuję. Pięknie to wszystko wygląda, ale już mi się tutaj gotuje woda, więc wrzucam mój bób i zaraz ustawiam timer na... A! Typowa Karolina, na 10 minut. Muszę ją jeszcze posolić, także dajcie mi chwilę. Mówiąc ją, miałam na myśli tę wodę. Także tutaj mamy czereśnie, które niestety muszę wydrylować. Do oryginalnej sałatki jest dużo kolendry i słuchajcie, byłyśmy w Auchan i było każde zioło, był lubczyk i 8 rodzajów bazylii, ale nie było kolendry, więc stwierdziłyśmy obie jednogłośnie, że najlepsze tutaj będzie mięta. Mam awokado, które dostałam, bo też sporo mówię o tym, że staram się nie kupować awokado ze względów etycznych, natomiast dostałam je w cudownej przesyłce od Zielonej Skrzynki. Słuchajcie, to jest taki serwis, gdzie można zamawiać ekologiczne produkty spożywcze, owoce i warzywa, zazwyczaj sezonowe, ale też są różne tematyczne, na przykład to chyba był zestaw tropikalny, z dostawą do domu, także też dobra opcja na dzisiejsze czasy i wiem, że mają dobrych, sprawdzonych dostawców. Zamiast czerwonej cebuli dam szalotkę, bo jest łagodniejsza i słodsza, tak naprawdę po prostu miałam ją w domu. Podprażyłam pestki dyni, całość doprawię solą, pieprzem i sokiem z cytryny, chyba też odrobiną oliwy. No i mam nadzieję, że będzie pysznie, mimo że tej sałatki tak naprawdę nie ma. Kochani, wygląda to pięknie. Na koniec wmieszam awokado. Tutaj oprócz tych widocznych składników jest jeszcze chili, sól, pieprz i sok cytryny. Dodam jeszcze odrobinkę oliwy. I na koniec właśnie wmieszam awo. No i pokażę Wam, jak to wygląda już w naszych michach. Kochani, dobrnęliśmy do końca. Sałatkę podano. Jest 20...
wow, 20:30, no. Kawa była wcześniej, więc i kolacja... Co ja gadam? Kawa była późno, więc i kolacja jest późno. Damy Wam znać, jak smakowało. Bardzo mi się podoba wariacja tej sałatki u Karoliny. Tu jest ekstra, bo jest dodatek bobu, więc jest trochę więcej białka, więc jeżeli chcecie tę sałatkę jadłuną mi ulepszyć, wow, to możecie dodać bób. Ulepszyłam przepis. Tylko możecie go obrać. Tak, bo my tego nie zrobiłyśmy. Z lenistwa. Więc on powinien być piękny, zielony i obrany. Ale po prostu mi się nie chciało i cieszę się, że kontrola smaku i jakości twoja została... przybiegła pomyślnie, o, powiem tak, zgadzam się. Na koniec dnia moi mini rumianek, czekolada i olejek CBD, także mamy piękną klamrę kompozycyjną i może zanim się z wami pożegnam, jeszcze kilka słów od kotka. Cześć? Nie? Okej, nie. Pani, jak zawsze dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jest godzina 21, także zgadza się. Ja zaraz się zbieram i wracam do siebie do domu. Przypominam o tym, żeby złożyć mi życzenia 14 sierpnia. Żartuję. Ale tak serio, to wszystkiego najlepszego ode mnie. I my słyszymy się w podcaście w poniedziałek i w kolejnym filmie za tydzień. I trzymajcie kciuki, żeby był to vlog z podróży. Buziaki. Pa!